Dzień dobry Państwu. Wraz z posłami elektami Włodzimierzem Skalikiem, Ryszardem Wilkiem przedstawiamy dzisiaj stanowisko Konfederacji w sprawie szykowanych nam traktatów unijnych mających stworzyć europejskie superpaństwo. Konfederacja ma stanowisko najzupełniej jasne. Jesteśmy za zachowaniem suwerenności państw członkowskich Unii Europejskiej. Unia Europejska oparta na współpracy gospodarczej czy politycznej, dobrowolnej. To jest coś, co od biedy przy wszystkich wadach tego projektu możemy znosić, natomiast oddania niepodległości na to nigdy się nie zgodzimy. Wczoraj w Parlamencie Europejskim Komisja Konstytucyjna przegłosowała raport w sprawie zmian traktatowych. Ten raport kontynuuje wcześniej rozpoczęte prace z tej konferencji o przyszłości Europy, które mają dać tak zwaną demokratyczną legitymację dla przygotowania nowych traktatów. W ramach nowych traktatów prawo weta ma być usunięte z kilkudziesięciu różnych dziedzin. Polityka unijna ma być scentralizowana, ma być stworzona wspólna polityka bezpieczeństwa, wspólna polityka zagraniczna, wspólna polityka energetyczna, klimatyczna, środowiskowa, imigracyjna, w sprawach edukacji, ochrony zdrowia. Oni wszystko chcą centralizować i sterować z Brukseli. Nasza filozofia jest przeciwna. Cała ta licząca dziesiątki tysięcy urzędników, biurokracja brukselska nie jest do niczego potrzebna, a wyposażanie tych ludzi w nowe kompetencje to czyste szaleństwo. Popierają to z Polski tylko stare komuchy. Głosował za tym na przykład europoseł Cimoszewicz. Konfederacja deklaruje jasno, to da się zatrzymać. Musimy używać instrumentów, które ma państwo polskie. Negocjacje traktatów nowych jeszcze nawet nie ruszyły. To jest tylko raport, to jest świstek papieru wyprodukowany przez parlamentarzystów europejskich i my to musimy zatrzymać i odrzucić. Państwo polskie musi mieć tu jasne stanowisko. Nie wchodzimy w tego typu negocjacje. Nie może być to traktat lizboński 2.0, gdzie władze państwa polskiego wejdą w jakieś negocjacje, będą Polakom obiecywać sukces, a skończy się jak zwykle, czyli karygodnymi ustępstwami. Jeżeli jakimś cudem ten proces negocjacyjny by się rozpoczął, to nie może być ratyfikowane. Nie może być powtórki z europodatków, z funduszu odbudowy, z KPO, z reguły tak zwanej pseudopraworządności. Nie może być powtórki, że będzie przez Sejm ratyfikowane coś takiego. To musi zostać odrzucone w Sejmie, to musi zostać zawetowane przez prezydenta. Konfederacja jest jedyną siłą, która ma mentalną i polityczną zdolność odrzucania takich rzeczy. Będziemy Państwa informować o tym, jak to dalej wygląda. A jeżeli chodzi o szczegóły, oddaję głos poseł Ryszard Wilk. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Unia Europejska. Kiedyś te słowa wzbudzały pozytywne emocje obywateli, kojarzyły się z czymś dobrym, z przepływem bezproblemowym kapitału, ludzi, dóbr, usług. Teraz, gdy Polacy słyszą Unia Europejska, to czują niepokój, bo już wiedzą, że a może będzie wprowadzony zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, a może będzie znowu podniesiona cena energii, a może będzie relokacja uchodźców. Polacy coraz bardziej obawiają się tego, co Unia Europejska jeszcze ma dla nich przygotowane. I jak powiedział mój przedmówca, Unia Europejska przygotowuje się do tego, żeby odebrać Polsce najpotężniejsze narzędzie do tego, żeby ewentualnie się nie zgodzić z pomysłami tymi, które zapadają w Brukseli, czyli instytucje weta. Jeżeli Parlament Europejski czy Komisja Europejska wymyśli przepisy, które są wyjątkowo szkodliwe dla któregokolwiek z państw, to takie państwo może zgłosić weto i wtedy może się przed tymi przepisami obronić. I to ostatnie narzędzie, które Polska ma, Unia Europejska chce nam je zabrać. Ponadto Unia Europejska chce wprowadzić, że wszystkie dyrektywy czy prawo, które będzie stanowione w Brukseli, będzie głosowane większością czy większością bezpośrednią. I my nie wiemy, czy Polacy mają dokładnie takie same odczucia, na przykład w kwestii uchodźców, co Francuzi czy Niemcy. Jeżeli te przepisy by weszły w życie, to by się okazało, że Niemcy z Francuzami mogą za Polaków zadecydować, jak my się u nas w kraju mamy urządzać. I my jesteśmy więcej niż pewni, że odpowiednią izbą, już bez względu na to, która opcja polityczna rządzi, to jest dokładnie ta izba, czyli polski Sejm i polski Senat. I tutaj Polacy mają decydować o tym, jak jest stanowione prawo, a nie urzędnicy w Brukseli. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, stanowisko Konfederacji odnośnie polityki unijnej jest jasno określone w naszym programie, w Konstytucji Wolności. Mamy rozdział skuteczna polityka unijna. I to stanowisko jest jasne, klarowne. Mamy dość odbierania suwerenności Polski. Sprzeciwiamy się tej polityce faktów dokonanych, ponieważ już bardzo często zdarzało się, że
były podejmowane kroki wbrew zawartym traktatom, pozatraktatowe rozszerzanie kompetencji Unii Europejskiej. Dość gotowania żaby. Drodzy Państwo, nie dość, że chcemy stanowczo sprzeciwiać się projektowanym zmianom ustrojowym Unii Europejskiej, to stoimy na stanowisku, że należy wystąpić o cofnięcie już wprowadzonych zmian, już przekazanych kompetencji Unii Europejskiej. I tak uważamy, że powinna zostać unieważniona umowa międzynarodowa o tak zwanych zasobach własnych Unii Europejskiej. Umowa ta została zawarta z naruszeniem prawa, ponieważ była głosowana, ratyfikacja tej umowy była głosowana większością zwykłą, a nie kwalifikowaną. To jest jawne naruszenie podstawowych zasad polskiego parlamentu i ta umowa jest do unieważnienia. Będziemy wzywać rząd do tego, by po unieważnieniu tej umowy podjął działania międzynarodowe, by wypracować nowy kształt tych przepisów. Również uważamy, że Polska powinna cofnąć prawa przekazane Unii Europejskiej, prawa do nakładania i pobierania podatków bezpośrednio z terytorium Polski. Wszak nakładanie podatków to powinna być suwerenna decyzja polskich władz, a nie Unii Europejskiej. I uważamy, że taki podatek jak podatek od plastików, podatek od transakcji finansowych czy od usług cyfrowych powinien być cofnięty. Nie zgadzamy się na to, by Polacy byli obciążani podatkami nakładanymi przez Unię Europejską. Szanowni Państwo, dość budowania superpaństwa europejskiego. Sprzeciwiamy się temu procesowi. Tak dla wspólnoty gospodarczej suwerennych państw. Polska racja, Konfederacja. Pozwolę sobie jeszcze dodać do wątku podatkowego, który poruszył Włodek Skalik, żeby była pełna jasność. My od początku byliśmy i jesteśmy przeciwni europodatkom. Pierwszym politykiem z Polski, który zaproponował nakładanie na Polaków podatków ogólnounijnych, które trafiałyby do budżetu unijnego, a nie polskiego, nie był żaden przedstawiciel Lewicy, nie był żaden przedstawiciel Platformy, ale był nie kto inny jak wiceprezes PiSu Mateusz Morawiecki. To on w 2020 roku pojechał do Brukseli z tymi pomysłami. Z zabójczym dla gospodarki europejskiej pomysłem tak zwanego cła węglowego, którego jedynym celem jest spowodowanie, żeby dobra przetworzone, napływające do Unii Europejskiej z innych krajów, w których są normalne zasady gospodarcze, były droższe. To jest absurd. My takie rzeczy musimy odrzucić. Natomiast jeżeli chodzi o opodatkowanie wielkich międzynarodowych korporacji, od razu odpowiadając na argument lewicy, że my kontestując europodatki, jesteśmy za tym, żeby korporacje nie płaciły żadnych podatków. Otóż nie. W Unii Europejskiej takie mechanizmy jak unikanie opodatkowania, przeciwdziała się poprzez mechanizm harmonizacji narodowych systemów podatkowych. I my nie jesteśmy przeciwni temu, żeby pomiędzy państwami unijnymi, czy w ogóle europejskimi, czy w ogóle państwami zachodnimi, skoordynować systemy podatkowe tak, żeby wielkie międzynarodowe korporacje efektywnie płaciły podatki. Ale gdzie? Tutaj, do budżetu polskiego, a nie do Brukseli. Jeżeli ktoś opodatkowanie międzynarodowych korporacji uzasadnia to, żeby tworzyć podatki trafiające do Brukseli, to jest w ogóle fałszywa alternatywa, fałszywa argumentacja. My jesteśmy w stanie zamykać możliwość unikania przez wielkie międzynarodowe korporacje płacenia podatków w Polsce już w tej chwili i rząd PiS-u przez 8 lat nic w tej sprawie konkretnego nie robił. Znane są przykłady wielkich korporacji, które w Polsce pobierały wielkie od rządu pomoce, a nie płaciły podatków. Ostatnia rzecz, którą chciałem dodać. Te nowe traktaty opisane w tym raporcie oznaczają dla Polski przymusowe przyjęcie euro, przymusowe przyjmowanie nielegalnych imigrantów, utratę prawa weta w niezliczonej liczbie dziedzin i obowiązek ingerowania, czy możliwość ingerowania w prawie wszystkie dziedziny pod pretekstem klimatycznym. My to musimy odrzucić. Konfederacja jest jedyną siłą, która ostrzegała przed taką sytuacją od samego początku. Nasze środowiska jeszcze w okresie debaty przedakcesyjnej mówiły, wyższość prawa unijnego to niebezpieczeństwo. Jak był przyjmowany traktat lizboński, mówiliśmy, że wyrzekanie się prawa weta, wtedy pamiętam, tłumaczyłem to profesorowi Krasnodębskiemu,
późniejszemu europosłowi PiS-u, że wyrzekanie się prawa weta, centralizowanie, tworzenie jakiejś fikcyjnej eurodyplomacji, to są wszystko procesy niebezpieczne. Nie ma racji Zbigniew Ziobro, który teraz mówi, że to się zaczęło od funduszu odbudowy i narzucania zasady pieniądze za praworządność. Nieprawda. To się zaczęło wiele lat wcześniej przy pełnym współudziale PiS-u i Platformy, i Lewicy, i PSL. My jesteśmy jedyną siłą, która broni w Polsce suwerenności w polityce unijnej i tą suwerenność tym razem obronimy. Nie pozwolimy, żeby społeczeństwo zostało tak oszukane, jak przy traktacie akcesyjnym i przy traktacie lizbońskim. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy.